Ej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Cześć Sylwia, cześć Kartka, cześć Plasku, cześć Samuraju. Kiedy wpinki? Czym są wpinki? Bo tego jeszcze nie widziałem i boję się aż zapytać. Może to i lepiej, jeżeli nie będę pytał. Czy czat w ogóle żyje na Steamie? Na Steamie żyje, okej. Okay. Że się wpinasz do... Okej. Chyba jestem za mało myślący. Na szczęście gabinetu nie wymaga myślenia, prawda? Przecież ja nie włączyłem przypadkiem. Chyba, że włączyłem basę Maxa. I zacząłem się martwić. No bo ostatnim razem udało nam się rozwiązać problemy w drugim kraju, do którego się udaliśmy. A teraz możemy grzecznie i kulturalnie lecieć do domu. Podłączyć się do wszystkiego jak leci. Sprawić, że samolot zboczy kompletnie z kursu. Spadniemy do oceanu. Masz jakiś czepusap czy pełni dla mnie? Dzięki za reklamę Apple TV. Ja dostałem reklamę, że są mi nagrody za subskrypcje włączone. Pierwsze 3 odcinki Rakistera zajebiste, to polecam obejrzeć jeszcze pozostałe wszystkie odcinki Rakistera. Są równie zajebiste. Ale mogę być lekko biased. Tak, podobinka. Czy to zadziała? To nie zadziała, prawda? Yep. A, zdążyłem. Punk. Paskudna jest ta miejscówka. Chyba nie trafię dwa masa. Yep, to jeden. Au. Au. Goddammit. To frustrujące, że to go nie zatrzymuje. Jakbym miał czwarty dzisiaj oglądać tę animację, mi teraz nie było zrozumiałe. Cieszę się, że jesteś w stanie powstrzymać się od oglądania Rakistera na tyle, żeby przyjść na streama. Dobra, co ja fajnie mogę sensownego to iść? Nie, Batman powinien to działać chyba, co? Cześć Kaspar, witam. Mam nadzieję, że nie zaśniesz na pole. Pole taka dobra, że ludzie zaspiają gen z nią, potwierdzone info. Już myślałem, że Kershit może padnie. Otóż nie tym razem. To chyba nic więcej nie będzie. Zresztą mi się dzisiaj o 14. O 14 to normalni ludzie pracują. Toaletę, do której nie muszę iść, pokój załogi. Tego nie otworzymy. Ja mam to szczęście, że jakoś nie udaje mi się zasypiać. Dajmy mu spać. Chłopak jest zajęty. Dziewczynka lecąca do elektropni i mająca typowo wybowskie zapędy. Oby za 15 sierpnia to idę krefę oddać, także drugi weekend takiemu, to dobrze. Chwilę. Coś mi ominęło, chyba. Dzisiaj masz odbiór za 15 sierpnia, jutro idziesz krefę oddać. Za jutro dostajesz też na pojutrze? Czy jest coś... coś źle zrozumiałem? Tutaj pan sobie spał. Dwa dni się dostaje. Okej, to nie wiedziałem. Ja nie mogę chci oddawać, więc więc to aż tak bardzo się nie interesowałem. Gdzieś jakich chcę patrzeć za okno. Tutaj chłopak musi lecieć sam. Bałbym się puścić dzieciaki sam, same. Szczerze mówiąc. A jeszcze film memory. A ja dobrze zaklałem. Dużo magazynów. Dużo pasażerów. Złota zasada gadać tylko z tymi, którzy mają wyjątkowe spejty. Oddać ten topi na sympozjum światowych bugów.
nawet nie jestem pewien, których bugów. Pan jest prezesem słynnej spółki Gauss spółka do. No chyba ważniejsze pytanie, czy możemy pójść do kokpitu, albo czy gdzieś jeszcze się podłączyć? Zaprojektowałem tak, żeby nie można było się włamać, doskonale, a mi ma to sens. Cześć, mogę sobie polatać? Samolot na autopilocie. Wow. Podziwiam, że od tak po prostu ktoś sobie może wejść i nie ma z tym żadnego problemu. Oh no. Tak zwane turbulencje. Nie zdarzyło mi się do tej pory chyba wpaść w jakieś takie poważne turbulencje jak ten. Latałem samolotami. Może na szczęście. Ja się nie obudziłem, to turbulencje. Keep yourself calm. To takie te koszulki, które wszędzie sprzedają. Dziewczynki się bardzo bały. Chłopczyk też się mocno bał. Keep yourself safe. Takich rzeczy nie wolno mówić. Podobno. Ale nie wiem, nie znam się. Ciekawe. Bałbym się zawsze w takiej sytuacji, że któryś z foteli losowo ma coś się ukryte. Absolutnie nie jestem w stanie uwierzyć coś takiego. Is your cheek? What? Nie, było keep yourself calm akurat. Doktorze, raz na pięć? Czy urządza pan jakiś turniej? Nice. Jeszcze raz ucieknę topi. Mogę nie wiem, może jestem jakiś starmotny, ale czy to normalne, że dzieciaki mogą sobie same latać samolotami? Dla mnie to jest takie strasznie dziwne. Ten samolot ma jeden w swoim rodzaju wysoko... silny program. Google osoby na przejście, na którym fotelu coś jest. Nie, to jest tak, że musisz wziąć jeden fotel, potem drugi, a jak nie trafisz, to to się zresetuje. Wyobraźcie sobie, jak okropnym człowiekiem trzeba by było być, żeby zrobić coś takiego. Gdyby tylko jakaś gra zrobiła podobną mechanikę, co nie? Właśnie o to panu chodzi. Okej, już czas na lunch, więc możemy wracać się obejrzeć. Ja bym się nie odważył obrzeć w samolocie. I potem, bo nie może wpaść w jakąś turbulencję, tylko... To jestem ja po zjedzeniu pizki za każdym razem. Dajcie mi łazienkę. Pomagamy z jego wojskami, wielki pająk. Cały czarny, włochaty, grube nogi, czerwone oczy. Uciekł sobie pewnie to żaden problem. Gdyśmy tylko mieli jakiegoś eksperta, który nam powie, czy to problem. Na pewno to nie jest ten niebezpieczny pająk, prawda? Halo, słyszałem, że mamy pająka na pokładzie. Insektopedia. Jeśli na to było pojęcie w samochodach, to nie miałbym też w samolotach. To nie do końca tak działa. Znam osoby, które na przykład na łodziach, jak pływają, to mają właśnie problemy z natury lokomocyjnej. Więc podejrzewam, że równie dobrze mogliby mieć też na przykład tylko w samolotach.
Pająki z grubymi nogami, czarnym włosiem. Czerwone oczy. Pająk żyjący w netopii. Czerwonooki, wełniany pająk. To brzmi jak jaka się nazwa karty Yu-Gi-Oh. Jest całkiem rzadki. Łatwo go rozpoznać po tych cechach, które zmieniliśmy. I ma niezwykle zabójczą truciznę. Ajej. Jeżeli ktoś zostanie ciepnięty, to w parę godzin stanie się dokładnie to. Dobrze, pytanie, gdzie jest pająk? Chyba przez back miej na myśli te w pierwszej klasie. Nowa rasa będzie wolo. Oh no. Słyszałem coś o pająkach? Tutaj jest pająk, czy? Okej, chyba jednak nie tutaj. Odmiana tego ewolucji pojęta interesem na celem. O mój Boże, to nie brzmi dobrze. Okej, czyli może jednak tutaj? Co się stało? Nie tutaj, jeszcze dalej gdzieś? Tak, tutaj. Pan go dziabnął. Któryśmy tylko mieli lekarzy na samolocie. Wygląda człowiek z moimi kłami jasno zieloną skórą. To brzmi jak trochę jak coś bardziej pokroju orka, szczerze mówiąc. Myślałem, że może to jest nasz pan doktor. Ktoś tutaj był chyba lekarzem. Jeżeli dobrze pamiętam. Na pewno nie dzieciaki. Przeleci z nami lekarz. Być może. Ale jest okej, od insektów, więc niekoniecznie. To był pan doktor. Możemy pójść pomóc. Dobrze się składa, że akurat był. Będzie w porządku? Nie będzie w porządku, ale będziemy mówić, że będzie w porządku. A czemu nikt nam nie powiedział, bo nie chcieliśmy wszczynać paniki. Okej, okay, czyli jak zwykle sprowadzimy się do tego, że 11 lat będzie musiał rozwiązać wszystkie problemy. Hidet? Nie, jest tylko nieprzytomny. Wstrząs po ugryzieniu. Dostał pierwszą pomoc, więc wszystko będzie okej. Dobra, czyli nie możemy ten. Nie możemy jak najbardziej bardzo rozpowiadać, że słuchajcie, mamy fajnego pajączka. Pytanie, jak złapać pajączka, panie ekspercie? Stawmy pułapkę, potrzebujemy materiałów. Potrzebujemy pudełka, kika i sznurka. I whisky. Poisonous czy venomous? Ale powiedzieli, że poisonous. Pajęki lubią zapach wytrawnej whisky. Doskonale. Nie mogę tego powiedzieć o samym sobie. No cały czas, jak zwykle przepytać dosłownie każdą osobę w okolicy. Ej, słuchajcie, macie coś tajowo? Czego zjadł, bo nie jesteś pająkiem? Jest, dokładnie tak. Dobra. Pan na pewno miał łychę. Yep. Jestem jednastolatkiem, potrzebuję tak whisky. Aha, musimy zapowiedź się słowem. Nie będę kłamał, we freestylowaniu i rapowaniu jestem bardzo kiepski. Goddammit.
God damn it. Jeszcze raz. Coming to ya, okej. Make me go kaboom, can a digital lady, oh my love, fire, coming to ya, son. Czemu musieliśmy do Sony powtórzyć to, co on chciał? Dobra, pytanie dalej. Macie może jakieś... To może być nasze pudełko? Jeszcze tylko... sznurek? Nie. Sznurek i kijek. Kto może zaoferować nam sznurek i kijek? Najlepiej przepytać dosłownie każdą możliwą osobę. Bo spodziewałbym się, że przynajmniej ktoś coś tam da. Tu nic nie ma. Dziewczynki, macie może jakiś sznurek albo coś? Nie. Najgorzej koszmar o okropnej robocie. Pani ma pałeczki. Kiedy zabił jej mąż, kiedy robił 45 lat. Tak, mogę zabrać te pałeczki do innego kraju, będzie bardzo fajnie. Sięgam, tak było. Okej, dostaliśmy pałeczki. Jeszcze sznurek. Something problem? Nie, ja tu lubię sobie chodzić. Proszę się nie przejmować. Chłopcze, masz może jakiś sznurek? Nie? Zawiodłem się. A pani może jakiś sznurek? Nitka. Chyba mam wszystko. Potrzebowaliśmy kika, pudełka, sznurka i wichy. Wichy. Gdzie jest pająk? Chyba właśnie się dowiedzieliśmy. Do pierwszej klasy, czy akurat... Bardzo dobrze się składa, że tam, gdzie jest bardzo mało osób i gdzie cokolwiek może grozić. Pośród nas znajduje się niebezpieczny pająk. Wait for it. Wait for it. Ale bydlum. Tym. I wyobraźcie, że ta czapka na nogę zaczyna się ruszać po całym tym. Po całym samolocie. Było ciężko, ale wreszcie możemy wracać do domu. Żartowałem. Proszę zapiąć pasy. Wpadliśmy w turbulencję. Żartowałem. To tylko awaria silnika. Nie przejmujmy się takimi dywergami. Nasz nadbater, który był na pokładzie na sytuacje awaryjne, zupełnie przypadkiem został pogryziony przez pająka. Gdyby tylko był jeszcze jakiś Ned Butler na pokładzie. Słyszałeś, Len? Masz robótkę. Możesz być dzieciakiem, możesz być najbardziej odpowiedzialną osobą na planecie, ale zapierdaj do kokpitu. Hello. Czym mogę pomóc? Błąd w spoglądaniu prawego skrzydła, nie możemy kontrolować równowagi i dlatego się trzęsiemy.
Jeżeli czegoś to nie zrobiłem, się rozbijemy. Taki dobiec. Zaraz siadaj do kokpitu, inaczej Chod będzie musiał. Nie, tylko nie Chod! Nie, to ja muszę to dojść tam. Chod nie wsiądzie do żadnego jebanego kokpitu. O moim kurwa tupie. Albo ja, albo nikt. Oh boy. Pole magnetyczne trochę nas nawiedza. No dobrze. Mamy te śmieszne pasy magnetyczne, które nas przeważą w jedną czy drugą stronę. I będziemy musieli na to zwracać uwagę. Na szczęście na razie nie mamy wiele do wyboru i mamy jechać nie tylko w jedną stronę. Więc nie musimy się zastanawiać, czy idziemy dobrze, czy nie. Mam Fangator. Niestety Win też musi zaczekać. Ups. A nie, dobrze. Powinien być w stanie to tak zrobić chyba? Zaraz się okaże, że pierdolę głupotę. Ja będę w stanie. Tada to nie ma. Poczekajcie, usłyszę, że jest sytuacja i że Len musi pomóc, to nagle się zjawi na tym pokładzie. Jeszcze nie wiem, jak ale to zrobi. To będzie taki chuj, kurwa, Len, ty nic nie robisz. Tam byśmy wrócili tylko, a tu mamy warpy. To niestety jest wielopoziomowa lokacja. W sensie, że przenosimy się niekoniecznie przechodząc całe strefy, że to nie jest tak, że 1, 2, 3, 4, 5, tylko jedynki do dwójki, potem dwójki do czwórki, etc., etc. Nie jest to jakieś super wygodne do zwiedzania, ale trzeba jakoś tam handlować. A to jest błędek. Więc się opłacało. Oni zejdą na te taki tyżej i nie spierdolę, tak? Powinni przynajmniej. Kod gwiazdka, bardzo ładnie. Czemu to było? To zobaczę, czy może jest bardziej opłacalne. To co najmniej seks. Pewnie byłoby, gdybym... umiał celować tego typu rzeczami, a wiem doskonale, że nie umiem. Tam nic nie było, więc dobrze, że tak poszedłem, I guess. Jeszcze dwa Matnikery, Wind Fangator. Nie po to mamy Gatery, żeby z nich korzystać czy coś. Żeby nie było, to nie jest tak, że Taugę kompletnie da się wycelować Gatorem, ale są bardzo duże części, gdzie jest to możliwe. Dobra, wyłączyliśmy niebieskie pole magnetyczne. Co powinno nam przynajmniej odrobinę ułatwić ten... chodzenie. Mety 3... Mega Happy Gate w tyłku i ten strzela. Słuchaj, co ja mogę powiedzieć, że i tak robią, to... kim ja jestem, żeby im mówić, że mają tak nie robić? Nie jestem pewien, czy ja dobrze idę i tam nie odebnę denerwuję. Czerwono Face Park, nie wiem, czy UFO nie kradły tych, nie kradły chipów. Na szczęście nie będę się już tym przejmować. Satellite 2, nice. Aircon 2, czy ja stąd przychodziłem, czy ja nie stąd przychodziłem? Chyba nie stąd. A może i sam? To jest jedynka, to chyba są rzeczywiście przedłem. I się chyba cofnąłem. Okej, wracajmy tam z powrotem.
Tutaj na razie nie ma przejść. Mogę dojść tak. Bo nie byłem pewien, czy ja tutaj mogę przejść normalnie, więc chciałem sprawdzić. No to i twist i to są dwa fany, więc nie. Ach. Mam wrażenie, że widzę, że tutaj ma relatywnie mało HP. Aczkolwiek może jestem też lekko skrzywiony po ganiu w Burn 1. Tutaj BMDK widziałem, to chcę go zgarnąć, póki pamiętam. Grassline. To pewnie jest pasyw, który Grassline jest przydatny, ale na chwilę obecną tego nie widzę. Najczęściej się tego uczywa, moim zdaniem, jeżeli chcemy sobie dublować obrażenia od jakiegoś ataku. Bo na trawie ataki w nich zdają podwójne obrażenia. Więc jeżeli akurat możemy z tego jakoś sensownie korzystać, to jest bardzo spoko, ale tak to ech. A tu jest czerwone do wyłączenia. Niestety to działa tylko w obrębie jednej strefy. Wiesz co, najbardziej batne na spotkach lubi zbierać papież. Pochwal się przed klasą samuraju. Dlaczego taki... Czy ja dążę? Dążę. Dawaj, postawę jest przeciwnik na niej, nie miał wtedy czterokrotnej słabości. Tak, przy czym trzeba też pamiętać, że pierwsza ognista tak niszczy trawę. Więc to nie jest tak, że możemy... że możemy jakoś sensownie używać tego z multihitami, tak? Jeżeli ktoś ma jeden silny atak, to spoko, jeżeli... ktoś ma dużo mniejszych ataków, to niekoniecznie będzie działać tak, jakbyśmy chcieli. Problem z programem pilotującym. Doskonale. Bonk. GMD to Green Mystery Date w Battle Networkach. Również jest to można to rozwinąć w trochę nieparlamentarny sposób i nie jestem pewien, czy chcę to rozwijać na Wizji. Dlatego wstępnie powiedziałbym, że się powstrzymam. Może lepsze te. Aha, już dostałem lepsze, fajnie było. Little Bomb, gwiazdka. Jak on jest z Double Bomb, right? Nie jest Little. Mógłbym to wrócić, ale nie chcę na razie, więc chodźmy tędy. Handy. To powinno działać. Bo mój ulubiony raper. Why would you go and say that? Tak, bo masz sobie czerwone. Czy czerwone były już w więzieniu? To jest pędek. Ej, Marka. Powoli będziemy nabijać do 500 chyba. Jeżeli dobrze liczę. Zdążę czy nie zdążę? Powinienem chyba. Weź. Tak. Bez problemu. Spada nie będzie to double, ale nic nie szkodzi. Bo to niż ryzykowanie, że obezwiesz coś. Ach, nawet mi zajczył jako double. Żeby było zabawniej. To już dziwne, ale narzekać absolutnie nie będę. Czerwone UFO, Sparkler i mam tylko fana. Łatwo.
Aczkolwiek na ciebie ewidentnie nie mam co dzisiaj liczyć. Ale gap 2. Zastanawiam się, czy jesteś sobą jakoś bardzo chciała mieć ten. Ale co bym bardzo chciał mieć jako regule zostawione? No teraz to wiadomo, że Gateman, ale zakładam, że nie chciałbym Gatemana z jakiegoś tego czy innego powodu. Full cast, red. Full cast tam był rzeczą. Nienawidzę szczurafów! RAT! Fucking rat. Damn rat, Elsu. To nie wygląda jak Windham Gator. O, beautiful. I co ja mogę? Nic nie mogę. Mogę chyba je dziarnąć tam na górze. A, chuj. Miałem kady i nie skorzystałem. Popływimy teraz. Nie lubię walczyć ze strzelami. Bardzo mocno nie lubię. I to niezależnie od tego, na jakim poziomie są. Okej, okay, tu jest niebieski. Zgadywałem, że tak gdzieś jeszcze będzie ta... Że tu gdzieś jeszcze będzie... Jak się nazywa? Ops... W sensie to do naprawienia. O, to chciałem powiedzieć. To nie jestem pewien, czy jakiś będę taki przegapiłem, czy nie. Chyba nie. Mam nadzieję przynajmniej, że nie. Karbin Pleszer doskonale. Ciśnienie spada i przesyłą mną. Wyobraźcie sobie, że Gaby nagle stwierdziła, że ej, słuchaj, masz limit czasu. Wypij dalej. To gorsze. Jestem w stanie w to uwierzyć. Stuprocentowo jestem w stanie w to uwierzyć. Long. Jesteśmy w Erkompie w piątym. Bariera L. Nie jestem jakimś wielkim fanem barier. Powinno się tak być, że jest mi czasu. O, no, 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 no. Proszę, nie? Powiem tak, moim skromnym zdaniem... Wiecie, ja to tak zrobię. Moim skromnym zdaniem ten scenariusz jest... stresujący i bez tego. Nie potrzebuję jeszcze dodatkowo limitu czasowego. Znaczy nie jest to na pewno poziom tego co BN1 sobie prezentowało, ale... super wygodne też to nie jest. Nie pamiętam, czy one się ruszają jakoś bardzo, więc na razie jednego po prostu zabiję. A drugiego spróbuję. A tak, one się chyba nie ruszały. Z zawrotnym tempem przy okazji. Tu nic nie ma. Stoimy tu, macie. Pożałuję tego? Pewnie nie. Lekowy 120. Może być. Tam chyba zaczynaliśmy, więc będzie nas czekała powrotka. Teraz. Nic mi nie kradniesz. Kolego, przestań. Ten.
Zwany złodziej N. Na schodny zestaw trochę. Ale idzie trochę żyć. A to mi te wszystkie kartele, żebym je do tej dela wrzucił. To z kolei wygląda jak typowy moment na zrobienie save state'a. Na zasadzie, okej, to ja sobie zobaczę, czy tu jest coś godnego uwagi. Jak nie, to niech spierdalają. O, nie wolno robić save state'ów, to oszustwa. Trochę prawdy tym jest. Zwłaszcza, że nie uważam, żeby BN2 było jakoś bardzo trudno go. Będzie trudna bliżej endgame'u pewnie. Ale na razie jeszcze nie jest. I wiem, że zdarzało mi się wypierdziać w paru miejscach. Wiem też, że istnieje Quickman chociażby. Zdaję sobie sprawę z tych rzeczy, nie zapomniałem o nich. Możesz wszędzie zapisywać, to też prawda. To bardziej kwestia, że mi by się osobiście nie chciało tutaj robić zapisu i potem specjalnie wychodzić tylko po to, żeby zobaczyć, że dobra, tutaj się nie opłacało. Mamy rok 2024, wiesz co, jest jeden dobry problem z tym podejściem. Taki, że ja nie mogę robić save state'ów na tym. Na Battle Network kolekcji, bo ich nie ma. Ja nie gram na emulatorze. Zresztą mam wrażenie, że to ja powtarzam, że to jest moje pierwsze przejście Battle Networka, takie powiedzmy w pełni legitne. A nie na tych. A nie na state'ach. Tu byliśmy. Nie wiem, czy ja nie widziałem przypadnie tego miejsca, do którego musimy iść. Wszystkie tego zostały wersje na Steam. A wiesz, że ja nawet nie mam jej na Steamie? Ja ze swój czas Steamuję. Nie tędy. Ponadto? A tu... Ja się właśnie zastanawiam, czy to tu będzie, czy gdzieś indziej. Jeszcze lepiej, no daj. A, cóż to? Ja cię bym w MediaMarkcie, oho. I wonder where this one is going. Gothic, wspaniała seria gier, o której wiedzą tylko ludzie z Polski i nikt więcej. I może z Niemiec. Nie udowodnisz mi, że jest inaczej. Bafany, Anaki. Niemcy jest Janie w sumie. To też jest opcja jakaś. O, beautiful. A? Też się dowiedziałem, że też ostatnio. O, to o tym nie widziałem. Nie dziwiłbym się w takim razie, że i Słowacy też... Aczkolwiek wiadomo, że to takie stereotypowe podejście. Że Czesi, Słowacy... Prawie jedno i samo. Bardziej myślałem w kategoriach, że po tu ta wschodnia część Europy. Dobra. Już co? Spadamy, doskonale.
To gdzież nas nie było? Pewnie tutaj? Jak mówię, że... ta face tak mocno nie liniowa, ale póki co nie wyglądasz tak źle, I guess. Podkręcenie słowa aż tak źle. Jeden jest fanboyem, drugi catboyem. A to nie jest jedno i samo TFT? Można być catboyem czadem? Owszem, można. Widziałem jednego cosplayera, który robi cosplaye bardzo regularnie takich postaci, które kompletnie nie pasują do niego, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o wygląd. Że na przykład, nie wiem, cosplayuje jakieś skąpo ubrane kobiety, a sam jest takim typowym napakowanym mężczyzną. Włosy na klacie, etc. Wydaje mi się, że... to będzie najlepsze, co mogę zrobić, tylko muszę dobrze wycyklować. Czy ja dobrze wycyklowałem? Nice. To muszę jeszcze z tym kolego dobrze wycyklować. Może być. Się nie pogubić. Tutaj byłem, przed chwilą. Z góry przychodziłem chyba, nie? Tak, z góry przychodziłem, tak. Ja dobrze w ogóle pamiętam, że Ben najniższy możliwy czas to jest jakieś 0,04 sekundy? Daj, no i wszystko szkoda, że w twojowym kodzie. To ewidentnie za wolno maszuje, jeżeli... pojebienie. Pojebienie z tym BMD-kiem, bo o nim zapomnę. Ja doskonale wiem, że ja o nim zapomnę. To będzie chyba najszybsza. Odwieczne zastanawianie się, to jest też szybsze, ale fajny lifeset. Tutaj po pierwsze lifeset by mi wiele nie dała, po drugie nawet go nie miałem. Co tutaj było? 2000. Nie jakoś specjalnie dużo, ale narzekać nie będę. To pomaszowanie. Czy tutaj dobrze wymaszować, czy nie? Zanim drugi mecz się trwa? Fajny Dynawave Kyo. Kyo udało się jakieś sensownie wykorzystać w tej grze. Tak się zastanawiam. Bo nie jestem pewien w tym momencie. Mam wrażenie, że to jest tych kodów, które brzmiało jak coś, czego się nie da wykorzystać, a jednocześnie jakaś opcja była. Tak, zdążę się cofać częściowo. Myślałem, że zdążę tak to zmaszować, że nie zrobi tego. 16 setnych sekundy, nie. To chyba wsią, jeżeli chodzi o odwiedzanie tutaj. Spustwo. Ale. Dobra. Tak samo bodaj nie byliśmy.
A cóż to? Kiedyś czułem się dużo gorzej używając takich rzeczy jak Gated Boost, nawet że za bardzo psują grę, ale mam wrażenie, że z wiekiem mi to odrobinę przychodzi. Oczywiście z pewnymi granicami, na przykład jak przychodzę w finale 6, to przy takich normalnych walkach wciąż czuję się źle używając ultimy, na przykład. Ale wielu rzeczy dzisiaj jakoś bardzo nie przejmuję. Czy to już wszystko? Doskonale. Sprzęt do lądowania nie działa. No i dokładnie do czego potrzebowaliśmy. No bo to już chyba będzie ostatnia cecha. Obecność człowieka magnesu może na to mocno wskazywać. Nie trzeba każdej przeciwie przechodzić wyżej niż normalnie, żeby się to używać. To też prawda. Przy czym ja powiem szczerze, jeżeli gra nie stanowi wyzwania, to dla mnie często odbiera to trochę zabawy jednak. Bo sprowadza się do tego, że czuję, że po prostu wbijamy godziny bezmyślnie tłukąc rzeczy, a nie grając w grę. nie tak mi stanął Gated. Tutaj to byłem Gateman Wingsman albo coś. W sensie, jeżeli kart ma się sprawdzać z tego, że będziemy po prostu dłużej grać w grę, bo trzeba będzie grindować na przykład, tak? To nie jest to mój ulubiony poziom harda, ale tak na przykład Fire Emblemy mają hardy, to lubię to, bo zmusza to szare komórki do myślenia trochę. Tak, tak, doskonale. Zresztą ja bardzo często mam wrażenie, że przytaczam akurat Fire Emblema, jak ten przykład, gdzie uważam, że poziom trudności został dobrze rozwiązany. A taka persona 4, która stwierdziła, że ej, słuchaj kolego, jebniemy ci minusy do zarabianego złota. To jest takie, czemu chcielibyście coś takiego robić? Żeby gracz spędził więcej godzin na waszej grze? Ja sam przechodziłem, by the way. To mnie cofnie na sam początek, prawda? A nie na sam początek. Zwłaszcza, że widzę, że to jest ten. No tutaj jest czerwony program do wyłączenia. A, tej. Wolno miał. Jeśli poziom to osi i program, że musi więcej farmić, to bez sensu? To prawda. Przynajmniej tak mi się wydaje osobiście. Zresztą ja ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem cyferkowego poziomu trudności. Że jedyne zmiany jakie są, to ej słuchaj, walniemy ci odrobinę wyższe numerki. A mam wrażenie, że to jest coś, do czego większość RPG-ów się składa. Też czytałem w sumie dobry argument ostatnio, dlaczego tak to działa. Bo jeżeli by na przykład mieli wymyśleć jakieś, nie wiem, nowe paterny dla bossów na hardzie czy coś, to czemu nie wrzucić tego po prostu na normala, żeby więcej ludzi mogło się zapoznać z tym. Wowie jest fajnie, że dostajemy inne ataki, no... Właśnie to jest ten przykład, który w miarę lubię osobiście. Że bossowie rzeczywiście... To nie jest tylko tak, że potrzebujesz lepszego sprzętu, ale potrzebujesz też nie to zmienić strategię na skill bossa. Wydaje mi się, że memory kit to jeszcze nie zgarnąłem. Tam memory jest niestety na drugim końcu.
Zastanawiałem się, czy to w moich papkach, czy tutaj to oknem tak szumi. Ale już widzę, że to za oknem. Znaczy widzę, słyszę. O, moment, bo tak zamotałem. Moje ssaki można wrócić, że tak powiem, na lewo stronę i czasem się na tym łapię. Że przypadkiem to robię. O, tam nie byłem właśnie. I to jest bodaj memorka. To wygląda jak Winch Fan Gutter. Nie dotyczę. Zapytałbym się, czy coś pyli, ale to na co jestem uczony obecnie nie pyli, więc nie wiem, dziwna sprawa. Było jakieś takie lekko alergopodobne objawy. Nie, to odrobinę. Odrobinę podkreślam, irytuje. Dobra, wydaje mi się, że możemy już biec do człowieka magnesu. On był... tam? Tabo? Dobra, zróbmy tak jak jest. Czy ja za wcześnie to zrobiłem? Tak, na szczęście nie. Okej, silniejszy chatshot. Zapomniałem, że w tej części to jest od tego uzależnione, że chatshot jest tak silny jak poziom naszego stylu. Dobra. Jak się z tobą walczyło, kolego? Masz mnie. O, wszystko ja. Przybył po ten program, który jest na pokładzie. A kto to wiedział, że jest na tym pokładzie taki program? Kiedy moja mody wychowano mnie w biednej rodzinie. Na kompletnym zadupy, nie mieliśmy jedzenia ani pieniędzy. Mój brat został przegadany z bratu rodziny, moi rodzice się podawali, umarli, zostałem sam. Społeczeństwo nic nie zabiło, żeby im pomóc, więc stwierdziłem, że zemszczę się na społeczeństwie. Chciałem, aby nastał nowy porządek świata. Jada, jada. Zniszczenie wszystkiego nie jest rozwiązaniem, ale może się mylę. Innej sowy gospel chce po prostu każulowo rozpierdolić wszystko i zabić wszystko od nowa. Fajny centafa, kolego. Pozwolę sobie dodać taką rzecz. Boże, te magnesy były tak wolne? I nie zależały kompletnie od niego! To po kurwa jest. Ja nie mogę. Nie, to są dwa fane. Bon. To się tak omijało. To jest dla mnie za wolne! Dobra, Wind, Fan, Gateman. Cóż za wymagająca walka. Cóż za zbalansowany program od nas. God bless gospel. Czy wiesz, kim ja jestem? Jestem zbrodniarzem. Ach.
doskonale, możemy wracać już całkiem bezpiecznie. Całkiem dużo przygód nas czekało. Dobra. Czas jest tam zbierać. No dobrze, ja tylko wracam do domu, proszę. Bo ja teraz zwróciłem uwagę, że Gauss ma swój strój zrobiony tak, że wygląda trochę jak magnes. Że jedna część granatowa, druga czerwona. Taki drobny, ale fajny szczegół. Biedak. O nie, daliśmy mu jakieś co odrobinę smutne backstory i nagle biedak. Dobra, możemy wracać do domu. Jestem pewien, że tutaj nic strasznego się nie działo. Prawda? Prawda? Cześć, mamo! Swoją drogą naprawdę uważam, że to, że jedna stolatek lata sobie sam po świecie jest trochę naciągane. Ale, to ja się znam. Cześć, mail. Tam. Nie wiem, że byłem bardzo zajęty czy coś. Zatem Grossa i Svetleta to kojarzyłem akurat. Dex. Okej. Fuck, nie dostałem Gatera. Ja sobie mogę sobie pofarmić tego. Gasmę na fałszy. Jeżeli dobrze pójdzie. Jestem okropny, czy nie? Jestem naprawdę okropny, prawda? No dobra, fałtrójkę i tak już chyba mieliśmy, right? Aaa, mam fałtrójkę. A więcej tych. Więcej... nawigatorów nie możemy wcisnąć. O, dzięki. Aczkolwiek powiem szczerze, że na przykład na takiego, jak on miał, Quickmana, absolutnie czułbym się źle używając Gatera. No, fajnie było i w ogóle. Do Jumlandii, aby sobie polecieć do Jumlandii. Dobra, spotkaliśmy się ze wszystkimi, którzy są ważni. Idźmy spać. Cała reszta osób w mieście jest kompletnie nieistotna. Kilkanaście godzin później. Musimy namierzyć kwotę główną gospel. O, jak to wszystko się skończy, o kurwa, kiedy ostatnio widziałem taką krótką czerwoną flagę? Trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi są podawane przez system środowiskowy. Sugerujecie, że jest to system, który może zostać hakowany? Jak to miałoby działać? It's magic, I ain't gonna explain shit. Bo się kiedy wydarzyło się trzęsienie ziemi. Nie mogę wyciągnąć co robić. Powinna być w Jumlandii. No dobrze. Znaleźć będę Jumlandię, I guess. Przy okazji dostajemy ten bilecik, który możemy latać sobie do Etopii. Więc jeżeli byśmy chcieli wracać, to mamy drogę otwartą, więc to nie jest tak, że jesteśmy zablokowani na moment. O, Jumlandia, Jumlandia. Excuse me. Nie podoba mi się to.
Na szczęście przynajmniej te szare odznaki możemy niszczyć od razu. Teraz nas czeka dość długi scenariusz, chyba najdłuższy w całej grze. Jeżeli dobrze pamiętam. A więc nie spodziewałbym się, że dzisiaj go zrobimy. Chyba, że naprawdę bym się wziął i spiął. Był długi też przynajmniej po części, dlatego że trzeba w nim się coraz na jakiś czas tam wylogować, znowu pójść w te same miejsce, etc., etc. I fakt, że będziemy zwiedzać Undernet, na pewno nie pomaga. Przynajmniej, jeżeli dobrze pamiętam, to Undernet będziemy zwiedzać. Dzisiaj raczej nie zrobimy. Znaczy, jakbym się bardzo pośpieszył, to wciąż byśmy raczej nie zrobili. Unless... Au. Mogę mnie odbywać każdym bumerkiem? No tego dużo obrywaliśmy od nich. Nie będę kłamał. Znam, że się gdybym spróbował się zalogować gdzieś indziej, to byśmy mieli sytuację pokroju... że... lód nas blokuje od przejścia. W sensie, jakbyśmy chcieli na przykład z któregoś komputerka wejść do któregoś placu czy coś. Zapringi B. Mech. O, przyjaciółko, gdzieś ty się podziała. No to się miałem gejtera, jeżeli dobrze widziałem, ale wyobraź sobie używać gejtera na mety. Nie mówię, że się nie da, ale nie wypada. Nie wypada, to chyba dużo lepsze określenie. In default droga tutaj już będzie zablokowana przez... Oh baby. Nasza jedyna droga do Jamlandii. Chyba, że o czymś nie pamiętam. Udało się iść do Jamlandii? Nie. Ola. Skąd jeszcze się dało do Jamlandu iść? Tak się zastanawiam. Bo próbuję sobie przypomnieć przy okazji, żeby spotkać Edmena i zdobyć fotójkę w końcu. Ale cicho, o tym się nie mówi. Tajemnicza kostka. Nie jestem pewien, czy tajemnicze nie były dopiero pod koniec gry do otworzenia. Dużo ludzi w więzionych locie. Aż zobaczę, czy tutaj ktoś nie jest też uwięziony. I zobaczę też, czy... Ja. Nie ma tu nic, co mógłbym chcieć. Mety. Wiesz co, będę uciekał. Aż z drugiej strony powinienem je bić dla chipów. Niby tu jest komputer jaj, to nie. Może Yerbamen. Taki jeden Yerbamenek zanim pójdę dalej. Co wy na to? Jeden szybciutki Yerbamenek. Tylko jeden. Jeden i sobie idę. Buję. Nie, to nie. Boga też czuję, że jak będę się zabierał za endgame, to będę miał odzwaję albo chipów do wygrindowania. A nie, to chciałem to zobaczyć. Ok,
Jakby wiem, że część to nawigatorzy na przykład, tak? Gdzieś nawigatorzyczna i tutaj. Tego dalej jest fabularnie, protomena możemy potem pobić. To, że Elmena nie jest potem. Shadowmana jeszcze prawie nie biliśmy. Shadowmana, Nightmana, Magnetmana. Tego, który jest tutaj. Okej, czyli dostaliśmy proszenie o odbicie tego rodu, ile się da. No i to nie tak, że mamy cokolwiek lepszego do roboty. Przekazujmy chipy do Tejdera. A potem przyjdziemy do Tejdera i się okaże, że dostajemy z niego absolutne kurwa gówno. Coś złego stało się w Kota Square. Mogę zobaczyć, co złego stało się w Kota Square. Bo i tak na razie do Jumlandu nie mam przejścia. A w Kota Square co złego może się stać? Quickman może mnie napaść. Tam nie przejdziemy. Tyle pamiętam. Teraz tak, tu na plas nie chcę, bo na plas raczej nic nie będzie. Chcę iść tędy. Zobaczmy co tam na Koto, jeżeli w ogóle mam możliwość przejścia tam. Wydaje się, że powinienem mieć... Light? Sobie kupię, skoro już tu jestem. Na pewno nie zaszkodzi je mieć. Lucky belt. King Before Taker zaraz się okaże, że lód nas blokuje. Oby nie. Okej, się dwa odzyskaliśmy. Okej, tu się da przejść. Raczej. Możecie się dziwić, że zapisuję, ale jednocześnie aż tak bardzo nie wierzę w swoje umiejętności walczenia z Quickmanem, że wolę zapisywać w każdej możliwej okazji. Istnieje się w tym, co wygrywa mi walkę. Oni by musieli ładnie się podejść do przodu. Walden. Nie będę narzekał, to na pewno. Zrobili to idealnie, tak chciałem, żeby zrobili. Hit cross. Nic nie było, racja, ale z drugiej strony. Możemy Luce zbijać, więc... Nie będę narzekał. Co by oficjala? Pewnie samo co zawsze, czyli absolutnie kurwa nic. Dobra, zaczekam aż Hardy się otworzy. Jak się otworzy, to mogę strzelać Yerbamanem. I błąd jeden z jedynki. Zobaczcie sobie, że Mega Man Naga tak losowo spada pod mapę. Tego nie zniszczymy. Tu chyba nie mam przejścia. Nie, to chyba kolejne z tych skrzynek, gdzie trzeba ten tajemniczy kod, którego jeszcze nie mamy. Longset. A, z tego pamiętam kod, a był też całkiem spoko. Ale mogę się mylić. Wiesz, to jeden z tych kodów, których można mieć teoretycznie 5 kopii Lifestyle, tak? Jak ktoś się bardzo uprze.
dołu. O, my to już szedł na minerdę. With the deal. A, kurde. Diamond ciężko użyć tego lightsolda, tak sobie zdałem sprawę. Znaczy, nie light, tylko po prostu solda. To łatwiej będzie mi tak to zrobić. Nie wspominałem. Mogłem chyba wspomnieć, ale absolutnie nie gdzie do Mineldu. Czerwony fragment. Widzicie, było warto. A te mamy problem. Wszystko jest zamarznięte. Bierz skrobaczkę i skrob nie marudź. Nie wiem, jakoś może dlatego, że nie dłużej jeździłem samochodem sam jako tako, ale nie wiem, lubiłem jako tako skrobać samochód. O mój Boże, guys. Ta fałtórka nie umrze na hit od Gatera. Nie, moja jedyna słabość. Zabiję, czy nie? Tak. Ale mam za mało speeda, żeby je tak niszczyć chyba. Obezwałem za dużo, więc dostanę co najwyżej pewnie jakąś ósemkę za tę walkę, zwłaszcza że tutaj trzecia tura. Ósemka to może być też dość optymistyczne, mam wrażenie. A, dziewiątka jeszcze, okej. I V3. V2 nawet nie mamy. Trzeba dostać V2. Dobra. Pozbądźmy się tego. Teraz musisz dla mnie, żeby dostać V2. Nawet nie do końca. Wystarczy, że będę tę walkę robił dość powoli. Dobrze, ile razy muszę oberwać, żeby dostać V2? A nie za dwa. Jeszcze raz spróbuję. Osiem czy siedem? Jeżeli dostanę dziewiątka i spróbuję to grać. Nie do końca tak jak chciałem, ale zadziałało. God bless NG. A skoro już przy tym jesteśmy. Biegłem w to? Oh no. A cóż to? Guys, powiedzcie mi, co to jest?
Nie chcesz więcej get mail, to robiłem więcej get. Mam jako defaultowy... O Boże. Okej, nieważne. Myślałem, że nie działa. Mam jako defaultowego chipa gatemana. Teoretycznie jeden powinien mi wystarczać. Okej, się nie zdawa teoretycznie. Okej, okay, to może być problem, żeby dostać do Bolanga. Teraz na pewno. Mam ochotę powiedzieć, żeby mnie po prostu pływa zabił w tym momencie. Też mnie zabi, dziękuję. Default Dance? Czym był Default Dance? Czy to jakiś Fold Knight mana? Tak, doskonale. Czyli nie jestem jeszcze aż tak nieobecny w memach, jak myślałem, że jestem. A cóż to? Guys. Powiedzcie mi, co to jest? Mam nadzieję, że on przestał migać i to nie jest tak, że gram nie jebie. Okej. Ale jestem dobry w tego. Holy shit, jak można być tak dobrym grę? Nie rozumiem. To był zwykły na 3, to nie chcę. Chcę za to pojechać do taty. Tatę! Tatę, mamy zimno w domu. I w dodatku Roll się zagubiła na Antarktydzie. Co masz na myśli przez coś okropnego? Katastrofy się dzieją na świecie. Środowisko w każdym świecie jest kontrolowane przez system środowiskowy, aby zapobiegać katastrofom naturalnym. I mean, jest to potencjalnie fajne, ale z drugiej strony, jeżeli jest tak podatny na to, że jakiś losowy randomek sobie przychodzi i rozpierdala to wszystko, to mamy trochę duże problemy. Lodowirus ma 4 formy. Białą, czerwoną, niebieską i żółtą. Potrzebujemy specjalnego lekarstwa na poszczególne rodzaje lodu. Jeden, który możemy zajść, to czerwony klinik czy czerwony lód. I potrzebujemy do tego próbki danych, takie jak ta. Okej, okay, czyli czerwoną mamy zabioną. Jeżeli się nie pospieszymy, to natura, która była przez nas ujarzmiona, zaspierdoli wszystko. Doskonale. Jeżeli dobrze pamiętam, musimy dosłownie niszczyć każdy bloczek, jaki znajdziemy. Więc czeka nas dużo biegania po sieci. Mam nadzieję, że nikomu z was się nie śpieszyło. Jak to jest MPZ i BN1 Lord Dump? BN1 miał Lord? Znasz co? BN1 istniał? Znasz co? I nie mam już normalnej muzyki w AC/DC. Będzie już leciało tylko ty. Gdzie był czerwony lód? To jest niebieski, którego nie ruszymy na razie. Tu nic nie było, były wirusy. Pomyślelibyście, że osądniejsze jest rzucenie sobie wyższego poziomu Gatemana, który już go mam. A wiecie co ja na to powiem? Nie, bo nie mam na niego pamięci. Chyba nie mam na niego pamięci. Zdecydowanie. Mam 27, a tamten nawet V2 wymaga 40.
tutaj mam znacząco dużo obszarówek, żeby sobie w miarę szybko naradzić wirusami. Podkreślając w miarę szybko w tym wypadku. Czy to był czerwony lot? Nie, right? Mówię, wydaje mi się, że musimy dosłownie każdy czerwony zniszczyć, jaki znajdziemy, żeby móc ten... Żeby móc robić progres dalej, ale nie jestem w 100% pewien, że tak działało. Jakaś część mnie mówi sobie, że mam nadzieję, że nie. Ale jednocześnie... Absolutnie będę w stanie uwierzyć, że jest tak, jak powiedziałem. Chciałbym, żeby był wyższy encounter rate nawigatorów czasami. Także mógł sobie na przykład spotkać się w miarę szybko Edmana. Niby są snikrane od tego, przy czym... Powiem szczerze, nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że jeżeli ten... Że jeżeli mamy odpowiednio wysoki poziom, to niektórzy nawigatorzy nawet się nie będą pojawiać. Ale może mylę rzeczy w tej chwili. Może pierdolę głupoty, jak to mam zwyczaju. Czy możemy iść do Yumilandu? I stać się pasożytem z League of Legends? Znaczy co? Okej, możemy. No, że już powinien częściej depsywać, jeżeli mamy te... Jeżeli mamy dość silne wirusy jednak wychodzące z lodu. Roik. Pasjonujące, naprawdę. Okej, okay, tutaj możemy przejść onbackholdem, chyba jeszcze go. I onbackhold nie prowadzi chyba do netopii. Tak, do netopii. Okej, okay, a na razie Yumland jest do ogarnięcia. Yumilandia. Rol się sama nie znajdzie. Właśnie pytanie, w tej części ona może być? Czy ona będzie w jedynce, czy w dwójce? Spooky, scary, skeleton. Ach. Inwicy... Uuuu, mówcie mi jeszcze. Inwicy 3 gwiazdka to bardzo dobra rzecz. I jestem gotowy na każdego jednego. Do I meme the shit out of them? Chłop, co Lysolda składa na biedne wirusy? Kto to widział? Wiecie co, dla własnego zdrowia mentalnego i bezpieczeństwa chcę ogarnąć, czy ja w sklepie mam wszystko kupione. To muszę sobie przypomnieć, gdzie był sklep. Sklep był tu. Raczej Cold Punch. Nie jestem pewien, czy mam Cold Puncha i nie jestem pewien, czy mam Spreadera. I w sumie jednego do ciebie też tej kupię. Także mnie wszystkie. No i po jeden. Lightner Dealer. Ja niestety do Dealera nie chcę iść. Niestety, albo na szczęście, jak to woli. Spooky, scary. To właśnie zrobiłem. Znaczy ja wiem, co ja chciałem zrobić, ale absolutnie mi to nie wyszło. Nice. Zapróbuję, same najlepsze rzeczy robię. Robię wszystko, co tylko się da, żeby dostać Buster, ten, Gastyle. Ewa,
Czy ona będzie w 20? To jest pytanie na dziś. Chciałbym wiedzieć, że będzie w 20. A jak pamiętaj, jeżeli nie, to jest zawsze szansa na spotkanie Catmana. Może tam widziałem na pewno czerwony ten. Czerwony lód do zniszczenia. O, to po, cześć, to. Spróbuję zniszczyć ten czerwony lód, zobaczyć, czy może pomogło mi do niego. Spooky, spooky, scary, scary. Albo się mi bicy przegarnęło. Widzicie. Człowiek mój, człowiek ma. Aczkolwiek jedynki, co pamiętam, dość długo trwają, więc na to też muszę zwracać uwagę. Cloudy, Cloudy, Cloudy. Oje, to flashbacki z Ben 1, gdzie Cloudy mnie mocno tyrały. Wiem, że to kwestia, że je za wcześnie spotkałem i w ogóle, ale... Nie wyjdzie mi to z głowy, to na pewno. Hello. Chcesz mi dać tą hit datę? Nie? Już myślałem, że może dostajemy hit datę. Dobra, ale tutaj jest roll. Roll, idę cię uda... O mój Boże. Roll, ratuj mnie, żartowałem. Wing from Gateman. Roll, idę cię uratować razem z moim przyjacielem Gatemanem. Nie, jeszcze raz kiba. Weź to. Już wszystko jest okej, nie przejmujmy się. A, w sieci jest inaczej? Co ty gadasz? Well done. Mówicie, że kiedy zaczynałem ostatnio? Przecież nie wyjebałbym się na Catmanie, prawda? Prawda? Wciąż jestem na zachity, by the way. Ja mogę aż tak malować. To nie wygląda jak Winston Gator, to nie wygląda też jak ten. Jak Lysol. No dobra. Trzeba sobie tak na dzisiaj jest. Dobra, pasjonujący boss. Boże. Przestałem myślałem, że nie mam Gatera. Ani Lifesolda. To jest urok posiadania więc niż jednej kopii programu Advance'ów. Czasami mogą być takie wspaniałe przypadki jak ten tutaj. Że nie dostajemy nic, a dostajemy dużo tych kopii, które już mieliśmy. Dziewiątka, karta V2 niestety. Nie zapisałem, wiem. Popytajmy ludzi, o co może chodzić. Może tatę coś wie. Albo Higby może coś wie. Higby! Czemu masz zamknięte? God damn it. Chciałbym, żeby tatę coś wiedział. Tatę, powiedz mi, o co chodzi. Tatę, musisz powiedzieć, o co chodzi. Możesz do nich zadzwonić? Nie. To jest zbyt nielogiczne jak na standardy Battenworków.
Chociaż sobie tata mówi, że będzie zajęty, więc... Jakiś sens to ma, że teraz może... nie być dostępny. Coś tu nie gra. Co wy nie powiecie? Ja też logowałem, wydaje mi się, że tak, ale... Nie jestem pewien teraz. Upewnię się, jak już tu jestem. Ale paskudny folder. Czasem można uciec. A chyba już to byłem, z tego co widzę, jeszcze tylko ten rukopczaje, tam byłem. Swoją drogą bardzo uwielbiam długie pętle. Okej, czyli tutaj mi chyba nic sensownego nie powiedzą. Cześć, wiecie może o co chodzi? Nie, kademet. A może czad gdzieś jest w okolicy mi powie? Nie ma unlockera, więc whatever. Jest to w sumie, teraz tak o tym myślę. Zobaczcie, co jest nikrane, jakby mi kiedyś bardzo były potrzebne. O, a może trzeba po prostu ten? Escape plan za mój młotek, za jasne. I co jeszcze? Oho. O mój Boże! Guys, mamy dużo rzeczy do zrobienia. To co, to nie jest tak, że mamy jakieś kryzysowe sytuacje, czas robić te kwesty. Boże. Chciałem powiedzieć, że pojadę do AC sobie muzykę zmienić, ale zdałem sobie sprawę, że to tak nie działa. Hello. Znam typa okrad, nie? A mi znalezienie kogoś, kto wygląda tak jak generic NPC może być nieco trudne. Nie będę kłamał. Ale prawdopodobnie oczekują ode mnie, że pojadę do tego? Do Edwardlandii. Tutaj wiem, jestem lupem. LL? I co gorsza, to nie jest tak, że mogę coś z tym zrobić. A któż to, a któż to? Jasne. Zobaczmy, co jest człowiekiem pieka... To jest ten moment, kiedy sam Grzegorz schodzi na dzielnie. Nie, w tym jeden nie było w 400 sekundy. Ej, memorka. Jeżeli jest to osoba o specyficznym kolorze skóry, to pewnie znajduje się tutaj. Jezu, ty dostajesz dużo lepsze rzeczy niż ja z tego statku. Ja jeszcze nic nie dostałem tak naprawdę porządnego statków. A ten mi... O, dwa exalty, kolegowie! Kaczelew, ja pierdolę. Takie samo szczęście jak zjebanych stateczków. Ej, spójrzcie, to ten, to go szukamy.
No jak to nie? Widać, że to ten sam. Ja mnie oszukuję. Chodź walczyć. Opływa w absolutkę. Ach. To było mi może tak zrobić. Farmadeń to jest przyszłość. Mam lepsze rzeczy niż dynie. Windfarm Gateman. No to jest też 69. Zabraknie mi 10 HP, żeby go zabić. To jebie mnie. Jeżeli oczywiście trafię wszystkim. Niczego chmurka nie zablokuje. O, fajne 10 HP. Łatwo. To proszę, to nie też by, czy ja mam mega ten? Czy ja mam jego fo dwójkę? Albo fo jedynkę w ogóle? Jedynkę mam, dwójkę nie mam. No, ogarnę też dwójkę od razu, póki już tu jestem. Dodaj. Mi pomoże dostać V2. Zwłaszcza jak patrzę na to gówno, które zostaje. Au. Dobra. Czy to jest... Tak. Wind and Gateman. Nie jestem pewien, plus 20 chyba nie działa. Nie, za dobrze było. 110 HP? A jedno, to ma 5 hitów w tej formie. Dobra. Raz. Zmaszujmy jak raba, to jest... Teraz obywałem, że powinno to działać. O kurwa, aż za dobrze. To mogę być domyślenie. Powinno być domyślenie, tak? Dziwnie to wygląda, że on jeszcze się przeniesie na tą jedną kratkę wyżej, zanim efektywnie obejrzę. Dobra, tu... nie, zróbmy tak. Pong. Ach. Ops. Ach. Wind and Gateman. To muszę chyba zaraz oberwać. Chyba raz. Powinno wystarczyć. To teraz, żeby on stał tak, żeby Gateman się nie blokował. Powinno być ok, oberwałem dwa razy i w niższy turę. To będzie fałszywe, prawda? Nie. Dobra, łatwo. Halo? Myślałem, że to jego szukamy. Gdzie jest ten kolega, którego mam szukać? To mnie zastanawia. Nie dziwię się, że on jest gdzieś jeszcze w tym. W naszym kraju.
Dodajmy to. Wiesz, że nie potrzebujesz tak bardzo. O. Już nie potrzebujesz tak bardzo imbisów. Dużo zależy od tego, czy ja go trafiłem. Ale łatwo. Albo i niełatwo. To się zapakuje na wężu. I'm so fucked up. Łatwo, by the way. Ale przestań. Pojeby nie teraz. Wielki. Pierdolony me... Pojebie mnie teraz. Guys, pojebie mnie. Jak on musiał bastelem bić? Albo proszę, wie co, ja się dam zabić, tak będzie szybciej. Tak będzie zdecydowanie szybciej. Nie powiem, zmenowałem się z tym gaterem. Bardzo potężnie się z nim zmenowałem. Dużo fanów. Jak to mówią, sami fani. To jakoś tak. Pinki, kiedy sami fani? Co? Chyba tym razem przynajmniej będę mógł trafiać. Zdążyłem wstać. No dobrze. Wind, pan, gate. Tym razem żaden jebany wąż mi nie zdąży wyskoczyć, prawda? Przysięgam, jeżeli ten na górze to zablokuje. Okej. Okay. This is fine. This is fine. This is fine. Everything day job. Wszystko jest day job. Nie, mam właśnie snacków. Bo nie pamiętam, czy ja w ogóle for jedynkę dostałem. Jedynkę tak, a dwójkę jeszcze potrzebuję. To jest co inaczej. Aż nie. Dobrze, chciałem dodać. Dodać to. Bąk, bąk, bąk. A? Z tego muszę wziąć to. Jeszcze to. To? To ja właśnie zrobiłem. Ja sobie po prostu już zawczasu obniżę mangę, moje wam. To o to chodzi. Clueless.
Wind Fan Gate. Nawet 20 to. To tematy może nie spyta. Zaczekam, aż wąż wyjdzie. O, właśnie w ten sposób. I chyba tak do końca. To może być jakaś ósemka czy dziewiątka na V2, bo ja sobie rwałem i walka trwa trochę dłużej niż to ja przewiduję. Czy mam rację? 8. Dobra, wszystko gra. Łatwo! Dobra, to chyba z rzeczy, które nie są w sieci, to wsio. To nie jest ten kolega, z którym mieliśmy gadać. Obaj. Jestem nie, że powiem, że ten kolega, z którym musimy gadać z jakiegoś powodu gdzieś w naszej części. Zawsze to mówię, wyglądało jak te. Wyglądało jak sidequesty, które możemy robić zawczasu. Zanim wlecimy do Netopii. Ale może to tylko tak wyglądało. Spróbujemy go znaleźć w innych miejscach, może. To gdzie on może być? Lacy Daisy chyba go nie widziałem, ale zerknę. Trochę denerwujące, że gra nam każe znaleźć jakiegoś konkretnego z generic NPC-ów. Dasza takie od nas, Trader Gwiazdka. A, okej. Czyli nie mogę tego. Nie mogę z folderu. Jakie mam kody? A, G, G, J, 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 J. W ogóle mam wrażenie, że powinien być mocno przebudować sobie folder, szczerze mówiąc. Bo na chwilę obecną te shockwave'y są bardzo takie sobie. Ale może to tylko ja. Z drugiej strony nie widzę chyba to na co innego, miałbym to wrzucić. Więcej sortu. O no. A mi da się wątpliwości, zawsze mamy jeszcze kod. Ten. Kod. Gwiazdka. Wiem na pewno co się. W dwójce jeszcze nie było chyba tego łódca, tak? Nie było chyba bambu, czyli dobrze też. Ej, co zrobię sobie tak, żeby ten... Bo też chyba w tej chwili już był imo trochę za mało, żeby z nich korzystać sensownie. Więc po prostu sobie trochę bardziej ujednolicę kodę. Giman Zapping Satellite, Demo Beat, Fun. Nie! Nie wrzucę kolejnego fana. Nie zmusicie mnie do tego. W Elsa może jeszcze? L. Songs, advice, no i to nie jest tak, że mi jakoś pytanie też szkoda, I guess. Nawet jeżeli będę miał jakiś tam jeden więcej. Czy mój folder w tej chwili to są nie program advanced same? Chyba. No i jeden. I jeden gaz plus gwiazdki. Okej, to jeszcze raz.
wtedy, gwiazdka. Znaczy, moje właśnie nie wiem, czy ja chcę w ogóle ten dodatkowego gatera. Czy to nie jest tak, że jeden mi wystarczy? Okej, to jeszcze. Czy możesz mi dać jakieś więcej wskazów? Okej, czyli po prostu wiemy, jak on wygląda. Okej. Świetna robota dla detektywa. Zobacz kogoś, kto wygląda podobnie jak paru innych Jennej Tempestów w tej grze. Good job. Great take 5. Oh no. Oh no. Mam resztki szacunku do siebie jeszcze. Na pewno dostanę coś zajebistego. Gator. Mim to nawet się boda. Bo Gatora chyba nie mieliśmy. Spróbujmy wokół ten go znaleźć, bo tam jeszcze głównie nie byliśmy jako tako. Ja też można się o coś nie wstać. Niby tak, ale... Czy ja naprawdę chcę z samymi Gatorami przejść grę? O, i tak to robisz. Jakby ktoś mi tak powiedział, to nie mógłby nawet jakoś specjalnie odpowiedzieć czegokolwiek. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Tutaj są poznajdywane te wszystkie rzeczy. Hello. Okej, on jest w kiepskim nastroju. Ja się tutaj za to na pewno dobrze nastroju. Headshot. Goddammit. Chop też nie jest dobrym nastroju. O, czemu wy wszyscy nie jesteście w humorze? O. Zacznijcie być lepszym w humorze po prostu. Myśleliście, żeby mieć lepszy humor czy coś? A nie tylko narzekać i marudzić? Moje ulubione rady. W League of Legends i w StarCraftie się często mówi, że to są koreańskie wskazówki. Myślałeś po co, żeby być lepszy? Szczerze mówiąc, ja kompletnie zapomniałem o tym, że ten, że mamy tyle set questów do zrobienia. Jak myślałem o tym w scenariuszu. Jest ten Wigwek. Mam go. Wspaniałe. I przy okazji kreatywne stosunek obejście filtra. Sprzedaj mi chip, kaczę ten. Jasne, ten airport. Kaczę ten chyba mieliśmy, right? Czy ja jestem upo? Tak, mam. Mam na dwa kaczę ten. Dobra, kto chce ode mnie kupić, to bardziej wie. Patrzę ten, spoko. Uuuu, bogato. 50 tysięcy za jeden chip, który można znaleźć w tej osobie w sieci? Zawsze. Nie ten pas. Nie ten pas. Ten pas. Widziałem, że akurat był request pożycz mi kasę, więc pewnie idealnie się nada. In before pożyczka ma być na 100 tysięcy. Byłbym słony.
Moja firma jest na sferno plus, trzeba proszę. Kurczę. Jak to dobrze się wkłada. Że akurat równo tyle, ile dostałem. Hello. Och, ty biedaku. 11-latkowie ci roboty zabierają. Mam dziwne wrażenie, że kolega bardzo intensywnie nas skamuje. Okej, nieważne. To by pomyślał. Firma zajmująca się zarządzaniem kryzysowym w sytuacji kryzysu nagle zaczęła mieć przychody. Jezus, znowu nie to miejsce. Nie powiem, będę mógł odskoczyć parę sklepów z tym, teraz jak o tym myślę. I na pewno mi się to przyda. Bo jednak trochę tego mam. Do kupienia jakieś power-upy, nie power-upy, memorki, nie memorki. Mój nawigator uciekł, bo kłóciliśmy się przez wczoraj. Czy ktoś może mi pomóc go znaleźć? Spoko. Przy czym jednocześnie mam wrażenie, że większość power-upów, które chciałem... Okej, nieważne. Chciałem tylko dwa w charge'u? Never mind, I guess. Bo chciałem powiedzieć, że większość power-upów, które chciałem już mam, ale ewidentnie skłamałbym. To twój nawigator uciekł? Tak. Okej. Okay. Czy jego nawigator prawdopodobnie jest Jumlandi? No dobrze, ruszajmy do Jumlandi, I guess. Zabijcie mnie z tą muzyką. I co gorsza, ona trochę jeszcze będzie lecieć, bo ten scenariusz jednak jest kapkę długi. A przez kapkę mam na myśli wpój. O, aktu... Kolego. No dobrze, możemy zacząć wymieniać Elmenów w folderze. Jeszcze jakby tak ze dwa razy go spotkać, to już w ogóle byłbym bardzo content. Się zastanawiam, czy nie ma jakiegoś skrótu do Jumlandii. Dajcie jakiś skrót do Jumlandii, proszę. Bo z Netopi się najszybciej idzie do Jumlandii. Wiem, że z Netopi na pewno się najszybciej idzie do tego. Do Underletu. Tyle jeszcze pamiętam. To jest jedna z mniejszych rzeczy, które mam dość dobrze zapamiętane. Ale to dalej to nie jestem pewien. A nie tędy.
Na Katrona też bym mógł sobie wpaść, nie pogadziłbym. Bo też potrzebujemy jego chipok jeszcze. Chyba? Dostaliśmy ostatnio dwójka, nie mam trójki, jeżeli dobrze pamiętam. Ale Catman to dopiero w drugiej strefie. Różowy, słodki, uroczy nawigatorze, gdzie jesteś? I nie mam przed to na myśli Catmana. Znaczy na Catmana mówię, też bym się nie obraził. A to nie on jest celem moich poszukiwań obecnie. Zastanawiam się, czego to zależy, czy dostajemy gwiazdki, czy... Ta, czy w jakichś kodach. Tu nawigatora nie ma, tam była Roll, ale zdziwiłbym się, gdyby Roll nagle stała się czyjąś inną nawigatorką. Tak, bez żadnego uprzedzenia. Na górze może? Nie, to jest ten. A tu się do Jomsquare idzie bodaj. Albo tu się wychodzi. Chyba, że może część na Jomsquare będzie? Jakby wątpię, ale... Tutaj na pewno jest sadgę muzyka. Sprawdzić nie zaszkodzi, to na pewno. Nie mogę, o, ja co chwilę zostanę, okej, sobie chwilę przerwy. Błagam, niech oni nie każą mi tutaj wracać, bo będę lekko, lekutko, odrobinkę niezadowolony. Hello, jest obrażona i jest obrażony najwyraźniej i nie wróci. Już mi memory. Doskonale. Jeszcze trochę i będą przejść dwa ataki Catmana. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to jego cięcie zadaje 300. Telefonie w czyimś domu. Okej, telefon w czyimś domu jest dość oczywisty, bo tylko do jaj można było się podłączyć, jeżeli dobrze pamiętam. Czy śpiewanie rzeczy na streamach bez pozwolenia może godzić się bohater konta? Surely not. Prawda? Prawda? Cześć, to te? Nie. Cześć, to te? Nie. Cześć, to te? Nie. Ktoś miał się ukrywać w telefonie. Zdecydowanie jestem w telefonie i nie widzę póki to, żeby ktoś się tu ukrywał. O, hejka. Cześć, chciałem, że mogę ci pomóc. Zapytałbyś się pewnie, czemu nie zepsuję, bo jestem imbecylem. Ha, ha, ha.
pełne z pewno. Opływa 300. I łód. O mój Boże. Do góry, do góry, do góry. O, to nie będzie przyjemne. Nie wiem, czy po prostu... Tak, nie zejdź, bo i tak raczej mi nie grozi, że ten... Nie grozi mi, że dostanę... Boże, ja muszę uważać, bo teraz mi się skręcie nic. Nie grozi mi, że dostanę trzeci miecz. A tak, to mogę przynajmniej to zrobić. I się boję, bo utały raczej dużo zdają. Ach, ostrożnie tylko. Zwłaszcza, że widzę, że mam Light Sword'a. Że też do tani popery dla mnie mogą być w tej chwili dość mocno niebezpieczne i nie chcę sprawdzać jak bardzo. Nie dziwiłbym się, jakbym nie miał jakieś, na jakieś dwa hity. Rozmawiajmy o tym. Gospel Code służy do otwierania tych wszystkich kostek, które napotkaliśmy wszędzie. A więc teoretycznie moglibyśmy sobie zrobić teraz rundkę po całej sieci i pozwiedzać, ale powiem tak. I tak będziemy robić rundkę po całej jebanej sieci z pewnego niewyjaśnionego powodu. Więc nie ma pośpiechu. Jeszcze zdążymy się nazwiedzać. Pojebie mnie teraz coś. Nie, ja nie wytrzymam. Przepraszam, nie wytrzymam. Jeszcze bezczelny uśmieszek sarkastyczny. Okej. Okej, tutaj jest normalna muzyka. To miał być ten tam, prawda? Yep. 5 walk z rzędu. Okej. Nie, czemy się między walkami? Oh no, szczurasy jebane. Jeszcze temu ognistemu dostanie 10 HP. Tadgę. Nieważne. Google. Głupisz to ty? Dodaj, bo będę musiał chyba się niestety pomęczyć tym. Ej, okej, to jestem względnie bezpieczny. Skupię się nieco względnie. To mi zabije tego. To mi zabije tego skurwysyna na seczą. Tylko muszę zaczekać, aż on odpowiednio podejdzie. I teraz już jestem praktycznie w całości bezpieczny, tylko muszę zaczekać, aż ten łebek się otworzy. Ach, Sparkle, Cloudy, Flappy. To nieco inny zestaw. Jednakże... Nie ukrywam, jest to całkiem solidny zestaw. Jednakże mam coś do powiedzenia, Gator. Lul. Fishy Flamey Full Fire. Tutaj dużo ognia.
Wszystko się pali. Za wcześnie chyba. Ta, no dominka. One są o tyle upierdliwe, że zostawiają ogień. Na swojej drodze. A goddammit. Mam mało HP. To mi odrobinę się nie podoba. Zwłaszcza, że mamy jeszcze dwie walki przed sobą, czy jedną. To jest trzecia chyba. Dominant Fishing. Nie, to była trzecia, tak. Znaczy to była czwarta, to jest piąta. Co to kurwa jest, ja się pytam. Chcę się pozbyć Dominanta jak najszybciej, reszta mnie aż tak nie rusza. Powiedziałem to. I podtrzymuję to, co powiedziałem. Zaczekaj, chociaż kolega spadnie. No i powinna być git. Łatwo. Mały rap. Myśleli się, że to nie jest zapętlone, to jesteście w błędzie. Dobra, kto potrzebuje mojej pomocy? I mogę to może tutaj na chyba domyślić. Kto potrzebuje mojej pomocy? Kto ty? Przy Nesper... Przy wejściu do Nesper? Okej. Okay. Może Ola chyba będzie na jej samej rejt? Ewa. Generalnie jak już to jest, no to chcę też Sunny Nightmana ogarnąć, a nie do końca pamiętam, gdzie on jest, więc będę się odominęła w kupu siłkową. Słabo. Tak to u mnie był dźwięk Windowsa, spokojnie. To nie tobie się coś wysypało. Wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie tak na game, po streamera zaczyna lecieć. Hej,
Tu Kaltana. Hej, tu Kaltana. Hej, tu Kaltana. Było dużo głośniejsze niż wszystko inne. To nie dlatego, że Windowsa nie ma ściszonego w ustawieniach. Przeciwnie do zdecydowanej większości innych rzeczy. Przyjemki. To jest akurat, a nie. A nie, czekaj, po polsku nie ma Kaltany, więc nie usłyszeliście by. Nie usłyszelibyście. Hej, tu Kaltana. Hej, tu Kaltana. Hej, tu Kaltana. Baptos. Dobra, gdzie jestem? Jestem w netopii 2. Czyli dokładnie jestem tu. Zostałem teraz po... Mam wrażenie, że powinienem po prostu pozwiedzać, żeby przy okazji pozgarniać tych wszystkich buliesów, którzy się tu szwędają. Lepiej nie mów. Czego mam nie mówić? Hi Siri! Lepsze po prostu samo Hi Siri niż... Ej Siri, co to znaczy? Beep. Gdzie jestem? Ja jestem tu. To mnie tylko tu zaprowadzi. Dobra, na górę. Muszę sobie przypomnieć, jak się tu chodziło, bo już trochę pozapominałem. No dalej. Nie będę skonfigurowała na mój głos, a bo po prostu mnie aż tak dobrze nie słychać. Też jest opcja. Ja nawet nie wiem, nie korzystałem chyba nigdy z tego androidowego głosowego. Coś tam jest tym człowiekiem starej daty, nie rozumie takich nowych rzeczy. Okej, boomer. I w ogóle. Momentalnie się śmieję, że dosłownie mnie łapią okej boomer momenty. Tędy. Albo jak to woli, dobrze dziadku, położymy się teraz do łóżka czy coś. 6000... Bogactwo. I stąd... Chcemy wyjść. Nie podoba mi się, że widzę tu loot. Mam nadzieję, że nie będzie mnie blokował. Jaka jest pogoda? Ja się robiłem pasa, bo kajer wiesz, na jak nie mogę zobaczyć. Ma to sens. Bo nie chce się przyzwyczaić, to da się to sporo ogarnąć. Albo nie wiem, CD czy mam coś nowego na poczcie. To podejrzewam, że też jest opcja. O nie, to był wirus. Oh no. A już to biegłem jak idiota, by the way. A to bycie idiotą. Tak, zresztą przede wszystkim 4 maili. O Jezu. No nie, ja na przykład jak widzę jakiegoś maila, który mnie mało interesuje, to go klikam, żeby był przeczytany i tyle mnie widzieli z nim. A, to ci koledzy będą. Jezu Chryste. Ja gęsto wchodzę na niższym poziomie niż na tych, niż są mapy, jak tako. Czy ja zdążę? Mam nadzieję, że zdążę. Bo nie lubię ludzi pędzlów. Zdążę. A, on już powoli zaczyna się robić niepokojąco szybki.
Ramen. Ramen to jak jakiś bóg z mitologii hinduskiej. Dragon Ball, Hardhead. To będzie mało, niestety. I nie podoba mi się to. Zwłaszcza, że ja nie mam za bardzo jak ich przebić. Wezmę jeszcze jednego Invisa. A mi to zadziała, I guess. Chyba, że? Nie jestem pewien, czy Gator tutaj zadziała. Spróbuję, ale nie jest mój, nie jestem pewien. Będę musiał zobaczyć, czy jak stoję w odpowiednim miejscu, to czy on strzeli. Bo chyba, że Gator czasami miewał problemy z trafieniem. O, w takich sytuacjach na przykład. Okej, dał radę. Dzięki Bogu. Proszę, Gator jest bardzo słaby. Lufo, fishy, fishy. Fishy, fishy, fish on my dishy, dishy, dish. A, to wolno. Myślałem, że on jest odrobinkę wolniejszy. Z drugiej strony. Żeby się wywalić na tym, to musiałbym się postarać. No. Nie obiecuję, że trafię tym Lightswordem, ale chcę spróbować. No więcej, spodziewałem się, że nie trafię. Startowałem. Łatwo. Balner. Handy, handy, stunbox. Stunbox. Muszę zajść chyba tak. A mnie to... to co? Nie. To ich nie zabije. Zostanie im 5 HP, 15. Muszę tego najpierw. Dobra. Już jest okej. Okay. I teraz powiedz będę robić, żeby szybciej zeszło. Chyba to jeszcze tylko póki pamiętam, to sklepiki sobie ogarnę. Powiedziałem sklepiki. Bo to jest ten square. Nie, wlogowaj się. Nie, tutaj jestem w squareze, żeby się vlogować. A tutaj ostatnio chyba kompletnie nic nie kupowałem, jeżeli dobrze pamiętam. Co wy tu dobrego macie? Memorka, power up. White Sword gwiazdka. Młotek, Juicy. Reapera chyba nie potrzebuję. Przedajesz ten lokal może? Nie. A to spodowa. Lokal, póki pamiętam, to wezmę sobie, wrzucę te White Sword gwiazdki zamiast telek. Hammer Z. Gdybym tylko miał Hammer Z. Cały rapet jest, to prawda. Dzięki, że przypominasz. Czy oni tutaj nie mieli swojego BBS-a? Czy ja go przegapiłem w jakiś bardzo mądry sposób? Czy oni tu naprawdę nie mają BBS-a? Chyba. Że ja jestem ślepy. Bo na BBS-ach często się informacje właśnie kliknuje i ten. Byłem pewien, że mają, ale ewidentnie nie tym razem.
Dobra, to gdzie ja miałem tego nawigatora śmieszne? Wiesz, daj mu nawigator. To była dziewczyna, która tam stała. Lubię Stepsolda. To jednocześnie ten kod M mi odrobinę nie pasuje do całej reszty. Zobaczę, czy mam jeszcze jakieś sidequesty do zrobienia. Stepujący mieczu. Oj, tak, tak. Stepujący mieczu, utkwiłem, pomóż. Albo, że posunę się o dwa kroki do przodu. Znaczy co? Chyba są wszystkie te? Wszystkie sidequesty? Czy jeszcze jeden mi został? Raz, się upewnię. Wszystkie, na razie. Nice. O, dobra, skoro mamy wszystkie sidequesty z głowy, to na dzisiaj sobie skończymy. Powiem tak, wiem doskonale ile ten scenariusz trwa i że to chce z nim posiedzimy, więc podejrzewam, że w następnym tygodniu zaczniemy od po części ogarniania scenariusza, po części ogarniania skrzynek z Gospel Code'a. Jedno z drugim się będzie jakoś wiązać. A na dzisiaj to było na tyle. Z planowych streamów w sobotę Heroesy. I jeżeli nic nie zmieni, no to ten. Na razie chyba mam taki w miarę ogarnięty grafik. Więc powinno być wedle schematu. Jak coś, to będę poznać. A na dziś to było tyle. Dziękuję za przybycie i trzymaj się, po. Cześć.